Nie zaliczone, a my tu Aga woła, że skarb znalazła. Co masz? Granat? Kość? Nóżka. Nóżka? No, chyba wołowa. W torfie? Ale wiesz skąd? Nie. Wczoraj byłam w zoologicznym. Kupowałam. W bydle zamkopało. Rzeczy. Gdzie? Tylko nie wiem kto. Borys zakopał. Ale nie, znaczy Karola ta zawsze coś tam. Karol chyba zakopał. Co za trute, nie? Ale wiesz, jak się zdziwiłam? Popatrz, jaki przyszedł do nagrywania. Jeszcze raz? Popowiadaj trochę, co tu masz, szybko. Ja idę. Opowiadam. Cały czas opowiadasz? Ja sobie nie muszę. O, patrz, tu do mnie przyszedł. Tutaj gada. A kuku. Dobra, nie nagrywaj mnie. Ja przyszedłem od razu szklarnie, wtedy szybko nagram. Wej, zgaga. A tu masz jakieś habazie już? Zamiast za robotę, to ona idę zaraz, już mam o tam stać, opryskiwać. Na śniadaniu byłem, jest 12 godzina, to chyba mogę zjeść, nie? Nie wiem. Co to jest? Chwast. To jest pietruszka. To jest pietruszka. To jest szczypior. To jest szczypior. A to cholera wie, to jest to gówno, co nie lubię. Rukula, czy jakie tam inne dziadostwo. Rukola. Rukola, zdał. Rukola, dobra. Medal. Uhuhu, tu już pierwsze są, ale tu jest go. Wiesz co? Chyba trzeba okno jakieś otworzyć. Nie. Nie trzeba, bo jest bardzo duszno, jest duszno, wejdź. Ma być tak. Ma być tak? Tak. I powiedz w ogóle, Agusia, zadowolona ze szklarni jesteś? Bardzo. Bardzo, nie? Może trochę źle pomyślałam. Z tymi. Mhm. O, tak jak mówiłem, no ale trudno. Ale jeżeli tak, chodzi... Wiecie co? W ogóle słyszałam, ktoś mi mówił, że ziemię ze szklarni po sezonie trzeba wynieść. Mówią, że co 3 lata. No bo chciałam powiedzieć, że jak będziemy wynosić ziemię, to się je skróci. Żeby dookoła chodzić. Mówiłem. Tak. Mówiłem. I wtedy dacie nawet troszeczkę bardziej na środek. Bo w ogóle szklarnia powinna być nie 4x3, a powinna być 5x4. I byś sobie mogła spokojnie... Dużo by było miejsca wtedy. Ale do czego za dużo miejsca? Do chodzenia? Bardziej mi się wydaje, że po prostu grządki powinny być węższe. Nie, grządki są o szerokość. Jest moim zdaniem jest dobra, jeżeli chodzi o szerokość. No bo te rośliny muszą mieć miejsce. Powinna być szklarnia, powinna być, jeżeli chcecie sobie robić z takimi grządkami, to moim zdaniem powinna być metr dłuższa, bo wtedy masz metr dłuższa, to masz z każdej strony te 50 cm, tak? Na przejście. I metr szersza, że tu byś miała więcej miejsca. Tak, bo ja już tam stanęłam. No właśnie. W ogóle będę cię musiała poprosić, żebyś mi... No to zobaczymy. Nie? I tak, jeżeli będziecie sobie robić, to moim zdaniem, jeżeli z takimi grządkami, to 4x5 powinna być. Bo jeżeli chodzi tu jakby o konstrukcję... A gdzie ty, mój mężu, masz te... Pochowane wszystko jest na razie. Do podwieszenia, bo to będzie trzeba tu... Wiem. To po przyczepie jest później, nie? Wiem. One są malutkie, więc tutaj nic nie będzie, ale... Tam już są ogórki wsiane. Tu masz gdzieś ogórki wsiane. Na całości. Nie widać. No bo one dzisiaj są wsiane, a tu jest rzodkiewka na samym końcu. O, jeszcze ziarenko wyszło. Schowaj się, dziadu. Bo jeżeli chodzi jakby o samą konstrukcję, to ja nie mam żadnych uwag. Nie sięgnę. Jest... No nic się tu w ogóle nie rusza, nie? Jest bardzo stabilna. My ją przykręciliśmy do tego fundamentu na śruby, tak jak widać. Tak, fundament mieliśmy, no to trzeba dobrać. No tak, no ale no, wzięliśmy sobie fundament, no, żeby tak. Po prostu było na czym ją postawić. I tak? Przykręciliśmy też z zamysłem takim, że w razie czego będzie można sobie na zimę to odkręcić. Fundament jest, tutaj widać takie jakby celowniki, tu jest jeden, nie widać. No dobra, on jest na raz, dwa, trzy, na sześciu takich stopach, nie, i tu jeszcze mamy, tak. Czyli na ośmiu, o tu jest, widać, na takich stopach 30-40 centymetrowych, są wkopane w ziemię, dodatkowo one mają takie poprzeczki i my jeszcze włożyliśmy takie rury, bo były... Dobra, gadaj. No, gadam i idę, takie rury, więc to nie ma szans, żeby to odleciało, czy cokolwiek takiego, i tak jak mówię, jeżeli chodzi o konstrukcję, może wyjdę, to tu nie ma... To nie ma szans, tu się nic nie rusza. Kompletnie, to jest bardzo stabilne. Prawda, Zgagulko? Znaczy ja jestem zachwycona. Zachwycona jesteś. Tak, tak, bo w końcu takie jedno z moich małych marzeń się spełniło. No, tu jeżeli ktoś miałby jakieś tam, nie wiem, obiekcje co do... Żebyś mnie nie zdeptał. Co do tutaj, nie wiem, umocowania tej pleksy. Można sobie dać tutaj jak jeszcze więcej dodatkowych wkrętów. Moim zdaniem jest to niepotrzebne, no bo ona musi, ona no, będzie miała trochę, tak, tu luzu. No jakby były tu poprzeczki jakieś, tylko znowuż po co? To nie ma być pancerne.
No takie rzeczy to jest coś normalnego, tak? Jeżeli mamy gdzieś tam tą pleksę. Wiatry wiały, prawda? Były mocne wiatry. Nawet ostatnio jak nagrywałeś, to bardzo wiało. I przecież tu się nic nie działo z tą szklarnią. Mamy tu drugie drzwi. Mam nadzieję, że jak przyjdzie taka nawałnica, jak ktoś jak zabrało folię, to jest... Nie ma szans. Moim zdaniem nie ma szans. Znaczy, jest szansa, że jej urwie dach. Nie urwie jej dachu. Nie urwie? Co ty? Moim zdaniem nie urwie. Bo tutaj to na pewno, tu jej nie ruszę, tutaj nie mam odmowy, ale właśnie... Nie, nie. Tak. Dodatkowo mamy tu otwierane okna. Dobra, już idę stąd. Ja pierdziula, dobra, bambambar. Okna są otwierane, więc i tu jeszcze w komplecie są linki, na których można gdzieś tutaj podwiązywać sobie. Nie, to dodatkowo było zamówione? A, no to tak ja właśnie wiem, co ta moja żona zamawia. Wstanę sobie tu. O, tu na tym to się można śmiało powiesić i to się trzyma wszystko. Naprawdę jest to bardzo wszystko mocne. Nie wiem, no, my jesteśmy zadowoleni. Poczekaj, bo nie słychasz, gadać sobie tam coś. Mów. Na pewno więcej będziemy mogli o niej powiedzieć po sezonie. No, to wiadomo, ale już wiesz, tamtą jak zamontowaliśmy, to już było widać, że ona była taka... Chybotliwa. A to jest wszystko stabilne tutaj. To jest właśnie, wiesz, no, nam chodziło o to, żeby to było stabilne, nie? Folia, no ile zapytań? No, tam dokładnie. A to już jednak jest wydatek, no, trochę większy, tak? Więc miejmy nadzieję, że będzie okej. A to rzeczy, że kupy dała. Tak? Ładne mam grządki, nie? No. Dobra. Jest wiaderko tego, nawozu końskiego. Końskiego nawozu, końskiej kupy. Sama zbierałam. Sama jedna. Dobra, idę w takim razie do roboty. Zrobić mi mauzera? Nie, opryskać rzepak. Wszystkim. To ten, tamten. No na regulację. Dobra. Idę, pa. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś materiał typowo o regulacji, o zabiegu T1. Czy też połączonej regulacji z zabiegiem T1. Akurat gdzieś tutaj jeszcze stoję, trochę nie widać, tutaj są dwie odmiany. Tak bardziej widać, tylko nie wiem, czy jak to tak pod słonko, trochę gorzej na pewno. Pszenica jest w fazie właśnie pierwszego kolanka, czyli kiedy to kolanko już nam się oderwie na te pół centymetra, centymetr. To też zależnie od odmiany, bo tutaj jest kolanko ciut niżej, na Juliusie jest wyżej. Ale jest to pierwsze kolanko i zdecydowałem się właśnie dzisiaj wykonać zabieg. Miało padać, ale chyba gdzieś to tam uciekło. Pszenice są jeszcze widocznie przypalone po RSM-ie, końcówki liści, co zaraz wam bardzo ładnie pokażę. O, zobaczcie, pszenica jest przypajczona i tyle. Za chwilę nie będzie śladu, bo już się zrobiło fajnie ciepło, następne dni mają być również ciepłe, więc będzie ona bardzo intensywnie rosła i te przypalone miejsca zginą. Najbardziej przypalona jest na górkach, mniej w dołkach. Trochę tak odwrotnie, bo wydawać by się mogło, że to w dołkach powinna być bardziej przypalona. Jednak nie. Tutaj, na tym polu, tak jak mówiłem wcześniej, daje input triple, czyli prokuinazid, spiroksamina i protokonazol, o ile dobrze pamiętam. W dawce 1,1 litra, bo tak mi z opakowań wychodzi, żeby nie rozpoczynać nowego opakowania. Tak zostało to zakupione. 1,1 litra na hektar. Dodatkowo na te pole 1 kg doktora Greena zboża, 1,5 litra agrosorbu. Co jeszcze? Antywylegacz, czyli Stabilan z Optimusem, jeżeli chodzi o regulację, i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tutaj choroby podstawy źdźbła, które jakby są tymi najważniejszymi patogenami, czy też właśnie chorobami w sumie, bo powinienem powiedzieć patogeny, które powodują choroby podstawy źdźbła. W tym kierunku głównie wykonujemy zabieg. Oczywiście choroby liści również przy okazji zwalczamy i też one są ważne, aczkolwiek dużo łatwiejsze
jednak w zwalczeniu, aniżeli właśnie kłamliwości i te choroby, których już jakby nie jesteśmy w stanie później utrzymać w ryzach. Dlatego ja zawsze uważam, że D1 to jest taki zabieg najważniejszy. Tutaj warto się przyłożyć, warto sięgnąć po dobre preparaty, czy też po dobre substancje aktywne. Może tak, pogodę mamy fajną, więc wszystkie substancje, które mamy w impucie, łącznie z protokonazolem, który jest triazolem, który wymaga wysokich temperatur, może albo wyższych temperatur, powinny fajnie zadziałać, bo mamy słonecznie, jest ciepło, dodatkowo antywylegacz, stabilan, chlorek ekwatu i trynek sapaketylu również bardzo fajnie reagują na tą wysoką temperaturę, na duże nasłonecznienie, dlatego mam nadzieję, że wszystko zadziała tak jak powinno. Troszeczkę nam się wiatr zrobił, dlatego jak widzicie belkę mam bardzo nisko, prowadzę, zmiana opryskiwacz prowadzi. Ona jest tak ustawiona, aby delikatnie, może mam teraz nawet za nisko, chodzi o to, żeby tutaj nie dotykała ziemi tym czujnikiem, a dotyka. O, jest powiedzmy luźno to, tak? Teraz się nie podniesie się, bo nie ma gdzie się podnieść. Więc muszę ją troszeczkę dźwignąć do góry. Ilość cieczy 180 litrów na hektar. Czy ja o czymś zapomniałem? A siarczan magnezu 5 kg do tego jeszcze. I wejdę może do ciągnika. Parę słów jeszcze powiem. Oj, człowiek do mnie wcześniej dzwonił. No, buty wyczyścić. I mam tak naprawdę wszystkie pszenice już zrobione. Zobaczę, czy nie dzwonił Kaciutek. Nie, dobra. To mamy zrobione. Ciach. Magiczny przycisk. O, i psiuka. To jest życie, co? On tu jedzie, ja tu sobie gadam. Tutaj psiuka. Będę miał niedopryskany kawałek, no trudno życie. O, albo skręcę sobie, żeby trochę dopryskać. A, tak jest, tak wyszedł. O, że tak powiem, omijak mały. A, i miałem podnieść do góry jeszcze. O, gadu gadu, a robota sama się nie zrobi, nie? Jeszcze troszeczkę do góry. O, okej, okay, dobra. Teraz jeszcze. Ogólnie pszenice. No dobrze wyglądają. Naprawdę tutaj chyba no nie ma się do czego przyczepić. A, teraz za chwilę wam coś jeszcze powiem, tylko niech ja się ustawię, bo słuchajcie, siałem sobie tutaj pszenicę i podczas siewu ustaliłem sobie, że trzeba zrobić jakiś tam nakład, nie? No bo wiecie, GPS, on się może gdzieś tam pomylić. No zrobimy, ustawiłem sobie siewnik nie na szerokość 3 metrów, czego ustawiłem, nie na szerokość 3 metrów, a zrobiłem sobie chyba 2,95 czy jakoś tak, nie? Mówię, te 5 cm będzie ewentualnego nakładu, tak? Żeby gdzieś tam nie było niedosianych miejsc. No i z racji tego, że mam tak ustawione, to a nawigację mam ustawioną na 27 metrów ścieżki, co 27 metrów, to po wyznaczeniu linii na tych polach, na których właśnie jakby zaniżyłem wartość szerokość siewnika, muszę po wjeździe w ścieżkę jakby dociągnąć linię do ciągnika. Jest tutaj taki tam specjalny przycisk. O, to jest do. I tym jak wjeżdżam i na przykład ścieżka jest tu przesunięta na bok, to naciskam ten przycisk i ona mi się jakby dosuwa do ciągnika. I to świadczy o tym jednak, że te nakłady są no niepotrzebne. Zresztą to widzieliście w poprzednim filmie, w którym robiłem zabieg w grochu. Te nakłady są niepotrzebne, bo nawigacja naprawdę dobrze prowadzi. Jak mamy siewnik 3-metrowy, to siejemy na 3 metry i koniec, bo tu zobaczcie, mam taki nakład, zobaczcie, jedna dysza jest rozłączona, czyli na 9 przejazdach po 5 cm ucięło, 9 razy 5, 45 cm, proszę bardzo, jedną dyszę nam rozłączyła. Dlatego trzeba siać na 3 metry i tyle. Tak jak widzicie, mała ilość, mniejsza ilość cieczy, trochę za wolno jechałem,
właśnie z tego względu, że wieje wiatr, a chciałbym też troszeczkę jednak jeździć szybciej. Dłuży mi się to, ta robota. O, żartuję oczywiście. Ale wiadomo, co jest zrobione, to jest zrobione. Tym bardziej, że ma być jakiś, miał być jakiś deszcz, więc warto by było sobie to zrobić jak należy. I tutaj zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Ustawię się na ścieżce i zobaczcie. Widzicie, linia jest przesunięta względem ciągnika, prawda? Nie dużo, bo nie dużo, no bo tam raptem te pół metra. Robimy sobie tak. Jest, powiedzmy, teraz niech ja ruszę. Zobaczymy, jak on się tu ustawił, czy ja go dobrze ustawiłem. Jak coś, to mogę go tu skorygować jeszcze, to tam nie jest problemem. O. I tak to wygląda, dlatego no, trzeba siać, tak jak wspomniałem, te 3 metry i tyle. Co do samych jeszcze tutaj preparatów i miksów, to też widać, znaczy zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno na kamerze nie będzie tego widać, ale widać też jakby, tak to ładnie się mówi, że pole jest pomalowane zabiegiem. Tak jak mówiłem, mikro daje niedużo, bo raptem kilogram tylko. No tutaj stosowany był obornik, o czym mówiłem wcześniej, więc też te rośliny mają możliwość pobrania odpowiednich tam składników, które tak naprawdę sobie chcą. Jest wilgotno, zrobiło się ciepło. No pola wyglądają ładnie, zobaczcie. Trochę wam pokażę, jak to naprawdę wygląda. A wygląda to naprawdę dobrze. I teraz tak naprawdę tylko nie pozostaje nam nic innego, jak robić swoje i mieć nadzieję, że taka pogoda się utrzyma, że będzie tak samo wilgotno przez kolejne miesiące jak teraz. Co prawda to może się wiązać z większymi porażeniami, ale myślę, że tutaj z tym to sobie poradzimy bez jakichś tam problemów, bo jednak gama jeszcze tych preparatów dobrych jest duża. Co prawda wszystko swoje kosztuje, niestety, ale no, mamy jeszcze co wybierać, szczególnie tutaj jeżeli chodzi o ochronę liści, to jednak jest tych preparatów sporo i tutaj sobie myślę, że powinniśmy poradzić. No bardziej jeżeli chodzi tutaj właśnie o podstawę, prawda, to tu trzeba bardziej uważać, trzeba bardziej pilnować, ale gdy zabieg jest wykonany w odpowiednich warunkach, tutaj uwaga, robiliśmy drenarkę jesienią, op, zobaczcie, jak belka pracuje ładnie, cyk. O, mam nadzieję, że dawkowanie, jakie sobie ustaliłem, czyli ten 1,1 litr, niedużo zszedłem z tą dawką, bo tak naprawdę 0,15 litra, czy to będzie ile tam, 10%? Nawet nie, tak, jak dobrze myślę. No tak, coś koło tego będzie, koło 10% zszedłem z dawki, nie, czekajcie, 10% w litrze, to by było 0,1 litra, no, zszedłem 0,015, no to coś koło tego będzie, tak? Raz, że jakieś tam to pozwala nam zrobić oszczędności, a dwa, stanowisko jest po rzepaku. Myślę, że taka dawka wystarczy, a input jest, patrząc na skład. Zresztą, kto stosował input, to myślę, że ma jak najbardziej pozytywne, dobre doświadczenia z tym preparatem. Więc tu na pewno nie jest gorzej, a może być tylko lepiej.